Dzień dobry, szczęść Boże. Zapraszamy na kolejny film z naszej serii. Dzień dobry, szczęść Boże. Dalej jesteśmy w tym obszarze rozważań o metodach terapeutycznych czy alternatywnych metodach leczenia i terapii, także kwestie dotyczące rozwoju osobistego czy psychologii, bo takie pytania się pojawiały. Pojawiały się pytania o konkretne metody, na przykład o ustawienia hellingerowskie, ale najpierw, bo takie pytanie też się pojawiło, trochę nas nawet zaskoczyło, czy psychologia jest niebezpieczna? Więc rozpocznijmy w ogóle od pytania o to, czym jest psychologia. Tak, już mówiliśmy w naszych programach o zdrowej duchowości, o tym, że duchowość może być też niezdrowa, o podejściu do ciała, o systemach, sztukach walki, które też mogą mieć dobry wpływ na człowieka. No i dzisiaj zajmiemy się tą sferą psychiczną, tutaj tymi pytaniami, które dotyczą psychologii i psychoterapii. Tak jak Radek powiedział, spróbujemy sobie tak pokrótce te dwie rzeczywistości zdefiniować. Psychologia jest to nauka, która bada mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. To jest nauka, która wyodrębniła się z filozofii. Natomiast psychoterapia jest to dziedzina, która stawia sobie za cel poprawę stanu psychicznego jednostki, poprawę stanu wyjściowego, w którym człowiek dokonuje swoich wolnych wyborów. Także mamy te dwie dziedziny. Na pewno też na ten temat warto sięgnąć do serii filmików ojca Tomasza Franca, naszego współbrata, który jest psychologiem i też na różne pytania dotyczące tej dziedziny odpowiada. Od strony takiej teologicznej, też tego, co mówi Kościół na temat różnych nauk, możemy w dokumentach Soboru znaleźć takie zapisy, które odnoszą się do pracy duszpasterskiej. I Sobór podkreśla, że w pracy duszpasterskiej należy stosować nie tylko zasady teologiczne, ale także zdobycze różnych nauk świeckich. W tym Sobór podkreśla badania i w ogóle zdobycze nauk takich jak socjologia i psychologia, które mają prowadzić do dojrzalszego życia wiary, czyli łączenie tego, co daje wiara, z różnymi naukami pomocniczymi. Mamy z tych wszystkich rzeczy mądrze korzystać. Oczywiście Sobór Watykański też ciekawe podkreśla i mówiąc o tej potrzebie korzystania z tych nauk, mówi o tym, że potrzeba stosować osiągnięcia zdrowej psychologii. Mówi o czymś takim jak zdrowa psychologia. I co to znaczy, że psychologia jest zdrowa? Zdrowa psychologia to taka, która nie utożsamia się z religią, moralnością i też duchowością. I wiemy, że człowiek jest całością, że te rzeczywistości jakoś się ze sobą łączą. Natomiast no, każda z tych nauk ma swoje kompetencje i też ta dziedzina duchowości, dziedzina psychologii, psychoterapii, one w pewien sposób się zazębiają. Natomiast też nie powinny wchodzić jakoś za bardzo na swój grunt i zawłaszczać. Jeżeli ja idę do terapeuty czy psychologa, który próbuje zmienić mój system jakiś etyczny, mówi mi o Panu Bogu, no to znaczy, że coś jest nie tak. I tak samo, jeżeli idę do konfesjonału i oczekuję, że to jest miejsce, w którym mogę wyznać swoje grzechy, pojednać się z Panem Bogiem, to jeżeli ksiądz zaczyna mi robić psychoterapię, no to też tutaj jest coś nie tak. I oczywiście ta współpraca terapeuty i księdza jest bardzo ważna. Te dwie dziedziny powinny ze sobą współpracować. My też tutaj w ośrodku mamy naszych psychologów, którzy tworzą ten team naszego ośrodka. I prowadząc sprawy, staramy się pomagać też od tej strony duchowej, ale też od strony psychologicznej, właśnie z tych różnych perspektyw, różnych nauk, tak żeby ta propozycja i ta pomoc była spójna. To pytanie, czy psychologia jest niebezpieczna, można by troszkę przeformułować i powiedzieć o czymś takim, z czym się możemy niekiedy spotkać, o psychologizmie, czyli takiej sytuacji, kiedy jest zredukowanie problemów skomplikowanych człowieka tylko i wyłącznie do sfery psychicznej i to wtedy może być czymś niebezpiecznym. Jeśli byśmy widzieli człowieka w takim bardzo redukcyjnym wymiarze bez tej sfery duchowej, a z drugiej strony od razu warto dodać, że możemy mieć też drugą skrajność, takie uduchowienie, czyli tylko duchowość, tylko modlitwa, to też niekiedy możemy spotkać w kościele. Pamiętam taki przykład, jak pewien kapłan towarzyszył jednemu człowiekowi i po długim czasie on się zgodził pójść na terapię, która w tej sytuacji była bardzo potrzebna, ale pech chciał, że poszedł gdzieś na jakąś modlitwę i tam usłyszał słowa, że Jezus cię uzdrowi, tylko nie korzystaj z żadnej psychoterapii. No i on się bardzo zdenerwował, bo właśnie to był przykład takiego uduchowienia, takiego zredukowania tej,
tych wszystkich sfer w człowieku wyłącznie w tym przypadku do sfery duchowej. A więc istotne jest to, żebyśmy cały czas, mówiąc o psychologii, o psychoterapii, o takich metodach, które dotyczą pomocy człowiekowi, widzieli go tak całościowo. O tym już mówiliśmy kilka razy w naszych filmach, że człowiek ma ten wymiar cielesny, ma ten wymiar psychiczny, właśnie cielesny, idę do lekarza, który się zajmuje ciałem, psychiczny, idę do psychologa czy psychoterapeuty. I też ten duchowy, gdzie na przykład człowiek w kościele może skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Pamiętam, jak kiedyś mnie bardzo ujęło takie stwierdzenie Viktora Frankla, lekarza psychiatry, też takiego filozofującego, który powiedział o tym, że być chorym, stać się chorym może tylko organizm psychofizyczny, nie zaś osobowość duchowa. To jest genialne, dlatego że szukając pomocy, możemy też widzieć, że jest pewna sfera autonomiczna, właśnie duchowa w nas i ona nie podlega jakby tym prawom choroby. Natomiast co do pytania jeszcze o psychologię, o to, czy ona może być, czy nie może być niebezpieczna, no to warto podać takich, czy uświadomić sobie kilka takich bardzo prostych rzeczy, czy właśnie psychoterapeuta, czy psycholog, którego wybieramy, jest wiarygodny, że ma certyfikaty, że ma dyplom, który rekomenduje Polskie Towarzystwo Psychologiczne, czy się superwizuje, czy szkoła dana psychoterapii jest na listach Polskiego Towarzystwa właśnie psychoterapeutycznego, chociaż mamy na razie problem taki, że nie ma tej ustawy o zawodzie psychoterapeuty, ale tutaj możemy pewne rzeczy sprawdzać i wtedy mniej się narażamy na jakąś taką sytuację, że w spotkaniu z psychologiem czy podczas psychoterapii coś złego się wydarzy. Mi bardzo zapadły mi w pamięć takie słowa jednego z psychologów, który już dawno temu studiował psychologię, robił psychoterapię i powiedział takie zdanie, które dla niego było ważne w tym kontekście, że psychoterapia jest po to, żeby człowiek wiedział czy zobaczył, że ma wybór. I to jest chyba coś niesłychanie ważnego dla każdego z nas. Tak, takie prowadzenie do wolności po to, żeby w tej wolności decydować się, podejmować świadome wybory. No i tutaj też ten moment takiego, myślę, do tego można dodać. Też mówiliśmy to o tej medycynie alternatywnej, podając pewne kryteria, że też jeżeli trafiamy do kogoś, kto też sprzedaje nam jakby w tej pomocy coś więcej, znowu ten ogon, którym też mogą być różne dziwne techniki, jakieś energie, jest mowa o aniołach, bo też mamy takie osoby, spotykaliśmy się wielokrotnie w ośrodku z osobami, które przychodziły, które trafiały rzekomo na terapię, bo tak osoby się przedstawiały w internecie. Natomiast później analizując tę stronę, okazywało się, że tam jest coś więcej, że nawet jeżeli tam była mowa o psychologii, no to była też mowa o czymś więcej. Była mowa o energiach, była mowa o kontakcie z aniołami i wiadomo, że tak samo jak w przypadku i możliwości trafienia do jakiejś grupy toksycznej, duchowej, religijnej, nawet w kościele katolickim, tak samo możemy trafić na osobę, która też nie działa według pewnego kodeksu etycznego, która manipuluje, która pod przykrywką udzielania porad terapeutycznych prowadzi nas zupełnie do czegoś innego. Też pamiętam taką sprawę jedną, w której pani, która podawała się za psychologa, miała taką ofertę dla małżeństw w kryzysie. Jednak później, tak jak patrzyliśmy na to wszystko i słuchaliśmy różnych opowieści osób, które tam trafiły, okazywało się, że nie zajmowała się małżeństwem, że to nie była terapia par, tylko to były właśnie same panie. I oczywiście na tej tak zwanej w cudzysłowie terapii mówiła o tym, że ten mąż jest źródłem konfliktu, te małżeństwa rozpadały się i wokół tej pani podającej się za psycholog powstała taka grupka wręcz religijna i ta pani stała się takim jakby więc takim guru, przewodnikiem życiowym. Bo to jest coś, co jest bardzo charakterystyczne w takich różnych propozycjach, z którymi się stykamy, przynajmniej tutaj w ośrodku. Bardzo dużo takiego właśnie, takich synkretycznych propozycji, gdzie jest trochę z psychologii, trochę z takiego wymiaru rozwoju osobistego, ale bardzo często jest takie mocne skierowanie na siebie i tak naprawdę ten człowiek, który to proponuje, często jest takim nauczycielem życia, staje się takim nauczycielem życia, czyli nie jest terapeutą, nie ma też takich kwalifikacji, tylko bardziej wkracza właśnie w obszar trochę religii, trochę duchowości, trochę takiej nauki życia. We wszystkie wręcz obszary, nie? Tak jakby życia człowieka. I to jest coś, co też trafia na podatny grunt, dlatego że dzisiaj mówimy o czymś takim, to też niektórzy o to pytają właśnie,
właśnie o coś takiego jak wellness, co to jest ten wellness, prawda? Wellness, czyli ten dobrostan. Jest taka w ogóle bardzo ciekawa książka takich dwóch autorów, Pętla dobrego samopoczucia, którzy dobrze, myślę, diagnozują problem, że wielu ludzi dzisiaj rzeczywiście pada taką ofiarą, czy jest ofiarą ideologii dobrego samopoczucia, bo to, że my dążymy do tego, żeby lepiej się poczuć, żeby dbać o zdrowie, jest dobre, ale może to przybrać właśnie formę ideologii. Oni bardzo taką, nawet śmieszne, przywołują takie pytania, które często w różnych korporacjach, w różnych miejscach są stawiane. Trzy pytania sakramentalne. Ile przebiegłeś, co zjadłeś, czy konsultowałeś się ze swoim coachem? Czyli generalnie właśnie to jest coś, na czym niektóre osoby się skupiają i gdzieś to, co ma służyć człowiekowi, że mam szukać właśnie wzmocnienia od strony też psychologicznej, czasami może prowadzić do takiego nadmiernego skupienia się na sobie, wręcz takiego ideologicznego podejścia do tego dobrostanu, które po prostu człowiekowi nie służy. A jeśli dodatkowo to się spotka z taką ofertą, która ma więcej mądrości życia, takiej właśnie też religijno-duchowej, to może być, no właśnie może człowiekowi niestety nie służyć. Tak, tych ofert w ogóle jest bardzo dużo, różnych uzdrowicieli, uzdrowicielek, podających się za psychologów, które też dają czasami bardzo łatwe recepty na poprawienie jakości życia, czasami wystarczy... Ty możesz wszystkim, wszystko, tak, możesz że, wszystko. Jakby ty wszystko możesz, tak, że ja, jeżeli nauczę się pewnej techniki, na przykład, nie wiem, przebaczania, to wtedy wszystko w moim życiu się zmieni, nie tylko relacje, ale też... moje zdrowie, które się poprawi, ale najczęściej też jakby nasze jest takie doświadczenie, mamy tutaj w pracy w ośrodku, że no te propozycje prowadzą nie do rozwoju duchowego, ale raczej do jakichś takich rzeczy, które raczej no są negatywne, bo można sobie zaszkodzić, ale też relacyjnie. Bardzo wiele tych spraw, które prowadziliśmy, tam dochodziło do rozpadu, że ten rozwój duchowy osoby w takich grupach, on był tak ważny, że ta druga osoba, z którą żyła w rodzinie, jakiś mąż, żona, bliscy przyjaciele, oni stawali się taką kotwicą, która przeszkadza w tym rozwoju. I ten rozwój wygrywał jakby w tym zderzeniu z relacjami, które ta osoba budowała, i często osoby właśnie były wyłączane, wychodziły z tych relacji, które do tej pory w świecie budowały. Tak, i to często ma też taki wymiar, tak jak widzimy w tych różnych sprawach, taki uzależniający, że ktoś po prostu się uzależnia od jakiejś osoby, od jakiejś propozycji, od jakichś nagrań, które ta osoba na przykład publikuje gdzieś na Facebooku czy na swoim kanale YouTube'owym, że po prostu działa taki mechanizm, że szukam następnego nagrania, że taki, można powiedzieć, rzut dopaminy, prawda, że cały czas chcę więcej, że się od tego uzależniam. Tym bardziej, kiedy ktoś mi też mówi, że ja mam takie możliwości, że pomogę ci rozwiązać wszystkie problemy, wszystkie skomplikowane problemy. Każdy, kto uczestniczył na przykład w psychoterapii, wie, że to jest trudny, bolesny proces, że to nie dzieje się z dnia na dzień, tylko potrzeba wysiłku, potrzeba czasu, żeby pewne rzeczy w człowieku się dokonały. Natomiast ci wszyscy pseudo-uzdrowiciele, pseudoterapeuci proponują po prostu drogę na skróty. I jeszcze może tylko króciutko, bo to pewnie też jest taki duży temat, ale też się pojawiały pytania dotyczące ustawień Berta Hellingera. Jest taki w ogóle ciekawy, tak, można powiedzieć. W ogóle zachęcamy też do tego, żeby korzystać z różnych źródeł, na przykład z różnych publikacji, które są na ten temat, żeby gdzieś tego szukać. Też taki, jeśli chodzi o krytykę też psychologii, taką zdrową, byśmy powiedzieli, to też są takie książki. Pamiętam, jak pani profesor Gałdowa na początku naszych studiów kazała nam czytać książkę Kilpatricka, Psychologiczne uwiedzenie. To znaczy, no właśnie, no nie musimy się z wszystkim zgadzać, ale możemy mieć takie krytyczne spojrzenie. Też profesor Tomasz Witkowski też porusza pewne kwestie takie kontrowersyjne jakby w tych dziedzinach. Jeśli chodzi o terapię ustawień hellingerowskich, to jest na pewno duży temat, ale warto przywołać na przykład jeden dokument, jedną wypowiedź. To jest stanowisko Towarzystwa Systemowego w Niemczech wobec tej metody, gdzie między innymi się podkreśla takie rzeczy, że właśnie ta metoda unika wszelkiego nadzoru nad jakością postępowania z klientami, na przykład w formie superwizji, gdzie są rozbudzane nierealne nadzieje, gdzie stawia taki zarzut, że
że osoby, które w tym uczestniczą, nie są odpowiednio przygotowane do przeżycia, jakie są związane z tą terapią. I często też, że post factum, po odbyciu takiej terapii, która ma być taka ultra krótkoterminowa, że nie są otoczone odpowiednią opieką. Więc generalnie oni piszą o tym, że pracę z ustawieniami w takim sensie uważamy za nieprofesjonalną i niebezpieczną dla szukających pomocy. Więc tutaj na pewno jakby są pewne znaki zapytania, także myślę, że jeśli chodzi o taki wymiar duchowy. Tak, tak. To jeszcze bardzo ciekawy taki artykuł na stronach SWPS-u, jak się wpisze ustawienia rodzinne Hellingera. Jeden z psychologów tutaj pisze właśnie, jest taki tytuł, szkodliwa szarlataneria ze znakiem zapytania, więc też warty przeczytania artykuł, zapraszamy. I ten poziom duchowy wzbudza kontrowersje. W ogóle Bert Hellinger jest taka ciekawa postać, to był ksiądz katolicki, który wyjechał na misję do Afryki. No i tak patrząc na ten życiorys, no ja mam takie wrażenie, przynajmniej odnoszę, że pojechał ewangelizować, ale chyba został zewangelizowany przez tamto środowisko i do tego naszego kontekstu jakby przerzucił pewne wierzenia, obrzędy, które jakby był praktykowany jakby przez tamte ludy, przez tamte wspólnoty. I tak jak już Radek powiedział, no tutaj to środowisko psychologiczne, bardzo mocno wielu psychologów się od tego jasno odcina, pewne stowarzyszenia, które mówią wprost, że to nie jest w ogóle terapia, tylko to jest jakaś tam psychodrama, czy wręcz no, jest jakiś show, które jest proponowane przez osoby, które zajmują się tymi ustawieniami. No i od strony duchowej też to jest kwestia i takiego też spirytyzmu, uzdrowienia międzypokoleniowego, takie dokumenty też, które Kościół wydał na ten temat, w których odcina się od pewnych, od pewnego pomysłu i takich pewnych właśnie jakichś pomysłów, które tutaj się próbuje zaszczepić też na grunt chrześcijański. Także zachęcamy do tego, żeby z jednej strony zachować zdrowy rozsądek i korzystać z dobrej, zdrowej psychologii czy psychoterapii, która jest potrzebna człowiekowi do jego rozwoju, do jego wzrostu, a z drugiej, żeby też być wyczulonym na takie propozycje, które są pseudonauką, które są jakąś szarlatanerią, które są nieuznawane przez jakieś środowiska naukowe, środowiska terapeutyczne. W których odwołuje się do duchowości. Tak, w których zwłaszcza jest wejście w ten wymiar taki jakiś duchowo-religijny. Ale właśnie, zachowajmy taką trzeźwość, zachowajmy zdrowy rozsądek, ale korzystajmy z tego, co jest dobre. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Gdyby nie wsparcie naszych patronów, ta seria nie mogłaby powstać. Dziękujemy.